Siema, no witajcie. Z tej strony oczywiście Mati. Witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczęliśmy trochę inaczej. A jak widzicie, za starami Zetora, za mną przyczepa ze słomą, czyli akcja Makaron. Zawożę do stadniny słomę i od razu zabieram obornik. Dzisiaj będzie opór fest, Zetor z dwiema przyczepami obornika. Przede mną tam jedzie Mimik 60 z turem. Będzie mi ładował, a ja sobie lecę właśnie Zetorkiem z przyczepą. Taki przejazd wam teraz chwilę nagram, bo też kamerę miał Jarek i kamera jest rozładowana, więc chwilę przejazdu wam nagram. Dobra, no nie będziemy na pasach wyprzedzać. Światełka, koguciki, lustereczka, wszystko co by się chciało. I to tak, widzowie, wygląda. Za mną jakaś ciężaróweczka. Oczywiście pasami wszystko spięte, żeby nie było. Wszystko pospinane, elegancko. O, jak widzicie, jak chyba w każdej wsi, ochroniarze przy bramie muszą być. Ema, o, nawet nie widział. Gdzie on pojechał? Nimi siedzie pierwszy i pomylił drogi. Gdzie on pojechał? Gdzie on pojechał? Pojechał w stronę miasta, a nie tam, gdzie powinien. Widzimy się na miejscu. Nagrywa? Dobra. Tutaj jak widzicie, rozładujemy słomę tutaj koniarzowi, żeby konie miały. A Mateusz pojechał po drugą przyczepę.
ładnie się nabił. On sobie nabił, no. Dobrze powiedziane. On po prostu spadł na widły. Dobra, widzowie, nie będę was zanudzał może tym, jak rozładowuję. Nagram może, jak będę ładował już obornik na przyczepę. Dopiero może się połączymy. Dobra, na razie kończymy. No i tutaj niestety Mimik przesunął palcem i włączył timelapsa zamiast normalnego nagrywania, więc nie będziecie mieli dźwięku. Tylko podłożę wam jakąś muzyczkę i tak na szybko zobaczycie, jak Mimikowi szło ładowanie obornika. Jeszcze do góry. No i na dół. I ładnie jest! Jeszcze jedna. Jest to. No jak widzicie, my sobie widzowie ciśniemy z kolejnym kursem. Dwie przyczepki, druga pożyczona od Patryka. Tutaj na dwie przyczepki to w miarę idzie. Jeszcze jakby nie ma ani jedna, ani druga przyczepa nie ma z tyłu wyjścia hydraulicznego. W sensie tam ma, ale na te stare zakręcane, a w przyczepie są szybko złącza, więc musimy na polu się rozpinać. No tam wiadomo, parę minut dłużej, nie? Ale co, ciśniemy sobie. Zetorek na spokojnie, zbytnie obciążenia nie ma, bo to koński obornik, to wiadomo, nie jest to tak przemaserowane. Aczkolwiek teraz już jest trochę lepszy, bo wcześniej to był taki świeży, a teraz się dokopujemy. Teraz się dokopujemy do tego już troszeczkę starszego. Więc już coraz lepszy. Jeszcze ze dwa kursy tak obstawiamy i to będzie tyle. Ze dwa rozrzutniki pójdą jeszcze na owiec, a reszta wszystko pod kukurydzę. Więc to tak wygląda. Powiem wam, ciepło dzisiaj, jak nie wiem. Sauna w tej kabinie. Klimy nie ma. Na początku, jo. Dzisiaj rano Mimi kurwa o 60 drzwi. Teraz mi się urwał ten taki dzyndzel. I nie mogę sobie drzwi otworzyć. No i co, pojeżdżę. I tak sobie jeździmy. Jeden kursik godzinę nam zajmuje.
20 minut załadunek. Koła wszystkie są? Przykręcamy sobie przejścióweczkę. Niestety musimy ją odkręcać na przejazdy, bo przepuszcza trochę oliwę. O, cyk. O kurde. No. Co jest? O. Zajebać panu? Co? Zajebać panu. No, proszę bardzo. Okay. Tu trochę jest zaorane, ale właśnie czekałem, żeby przywieźć ten obornik, żeby sobie rozrzucić i dopiero jeszcze urwał mi się, widzowie, właśnie ten i coś zamek. Zamek nie chce zamkować. Tak, proszę bardzo, już guzik klikam. No i tak, widzowie, cały dzień dzisiaj wożenia makaronu. Czekaj, ale właśnie muszę to jakoś... Co? Zawsze inaczej robota idzie.
To zobacz, czy ciśnienie zeszło. Zeszło, jak nie powiem co. O Boże! Pierwszy raz widzowie dzisiaj w ogóle otworzyliśmy tylną szybę. No jakoś nigdy nie było potrzeby. Ale dzisiaj jak już tak ciepło to... O i tak to przynajmniej nie muszę wyskakiwać cały czas. Mimik pomoże. Mimik dobry chłopak. Dzień dobry na klatce zawsze mówi. Się trochę uciążliwe to przepinanie, no ale cóż możemy na to poradzić. Ale właśnie Mimik stara się tak kłaść trochę więcej, żeby wiadomo jak najmniej tych kursów było. Rura! Przyczepa czwórka ładowności 8. Zaraz będzie test, czy Mati umie cofać. Nie no, już dwa razy cofnąłem, więc bardziej problem w tym, że nierówno tu jest. Gdzieś tam przyczepa jak luźne, jak nie powiem co. Co? Tylko musisz odkręcić tą przejściówkę. No i to widzowie tak się żyje na tej wsi. Ta to dylik jest. Ale ciężko ma. No. Ale bo tu ił. 150 koni, ale. Ale tu ił jest, nie? Jak to na iłach. Kurwa, gorące? Kurry, zaraz będą w komentarzach pisać. O, sprzęgło do roboty, skrzynia chujowa. A najlepiej kupić od razu nowy ciągnik z salonu za 500 000. A to wam fajna ta przyczepka. Szczerze, sam się będę rozglądał za taką wywroteczką. Bo mała zwinna duże burty ma, w sensie wysokie. I to też bardzo fajnie, ale tak jak dla mnie właśnie taka przyczepka byłaby w sam raz. Zetorem się trochę kijowo cofa. Bo wiecie, on jest długi, nie? Kurna, nie widzę go zza tej przyczepy. Co? To dawaj, podciągnij. No kurwa, ona właśnie zjechała do tyłu. No. Kurwa! Wlizło? Jeszcze ją pociągnę. No, ciągnę. Dawaj mnie kło. O, dobra, czekaj, ja ruszę. Ach, te nasze pomysły i kombinacje. To wam powiem, widzowie. No, dobra, widzimy się przy następnym kursie. No i jak widzicie, dzień kolejny. Stwierdziłem, że mam jeszcze dogram trochę rozrzucania i trochę orki. Ale nie to jest w tym momencie kluczowe.
a jest kluczowe to, kto mi ładuje ten obornik, a raczej czym. Myślę, że takiego sprzętu tutaj nikt się nie spodziewał. Jest 30 z torem, proszę bardzo. Powiem wam, że takie zamieszanie z tym obornikiem w tym roku, że codziennie ładuje kto inny. Patryk, Adrian, Dominik, dzisiaj właśnie tutaj znajomy przyjechał, w zasadzie sąsiad Mimika, przyjechał ciapkiem, bo w zasadzie mi potrzeba tutaj 3 rozrzutniki rozwieźć, to mówię, nie będę tam ciągnął Adriana ani Patryka. Tutaj Kuba Casowy był, to podleciał i właśnie ładujemy. Także co, taka wstaweczka, zaraz coś tam wam nagram z głowy, a później orka. Także do zobaczenia. No i dobra, tutaj ogólnie jest dawane na te pole tak symbolicznie. Dlatego, że w tamtym roku... tu było dowalone takiego masła, jak ja to mówię, ze 30 ton na pewno wyszło na hektar. Bo przecież tu były przywiezione 3 te wielkie przyczepy, no to 30 na hektar było, więc teraz dajemy, bo jak jest ten obornik, to symbolicznie można dać. Co? Później się biorę, muszę dokończyć to orać i później odstawiam, że nocna uprawa. Jesteśmy w zetorku z pługiem. No i co? Orzemy sobie. Powoli jakoś to idzie, no. Powoli jakoś idzie. Gdzie nie, gdzie nie ten. Gdzie nie, gdzie trochę się zdarzy, że wystaje. Na przykład tam koło słupa, gdzie wyższy ten poplon urósł. O ile można to nazwać poplonem, no ale było to rozsiane, taka mieszanka właśnie. Wszystkiego z niczym, żeby coś tam sobie urosło. No i teraz jeszcze obornik. I co? No i w miarę jakoś to idzie. Ogólnie orze się lepiej niż tamtą połowę, bo tu już jest wilgotno, fajnie, ale nie jest tak mokro właśnie. Ale nie narzekam. Jest w porządku. Czasem właśnie jakąś pecynę
wyrzuci nawies, a nie dokryje. No i co, czwóreczka terenowa, gdzieś tak z 1600 obrotów. I co, i tak sobie śmigamy. Dam temu czas do jutra, bo dzisiaj to zaoram, przepinam się pod agregat i jadę uprawiać wszystkie inne kawałki, które mam zaorane pod owiec. I jadę to dzisiaj pouprawiać. Jeszcze trochę sobie przeschnie i jutro atakujemy. Jutro chcę zasiać wszystko, także muszę spiąć tyłek jutro i ruszać z tym, póki pogoda pozwala, bo nie wiadomo, co to będzie. Zaraz znowu może, wiecie, dolać wody albo coś i nie będzie już przyjemnie. O, i tak jak tu trochę wyższe, to nieraz nie dokryje. Wiadomo, to by dokryło, gdybym głębiej orał, ale no też nie chcę ten obornik ma działać już teraz na te zboże, a nie za rok dopiero, więc to nie oram jakoś głęboko, tak 20 cm myślę, nawet nie mierzyłem szczerze, więc się nie wypowiem, nie mam miary ze sobą nawet, no ale tak na oko 20 cm. Są miejsca, że te skiby się właśnie odkładają, że się nie rozsypują. No ale co, mamy warunki jakie mamy, nie będę marudził. Uprawka pójdzie. Właśnie gdyby było trochę suszej, to jeszcze dzisiaj w nocy bym to też uprawił, no ale jednak chcę, żeby ta orka sobie trochę poleżała. Chcę, żeby ta orka sobie trochę poleżała, więc jutro sobie właśnie to najpierw się wezmę zasiewy innych kawałków. Jutro też ma być ładna pogoda, bo powiem wam, że no ostatnie dni to pogoda nas rozpieszcza po 28 stopni, a to jest dopiero kwiecień. 9 w zasadzie. Więc pogoda nas rozpieszcza, nie będę ukrywał. Ale właśnie ma być słoneczko, wiaterek. Więc to sobie ładnie wszystko przeschnie. Ładnie sobie wszystko przeschnie. Agregatem się raz, dwa przeleci. I można siać. No. Powiem wam, że już czuć właśnie taki klimat. Piękne zachody słońca, cieplutko. Ja już drugi dzień w krótkich spodenkach sobie śmigam, bo w zetorku ciepło też. Drzwi nawet otwarte, żeby się człowiek nie udusił. O kurwa. To idzie? Dobrze. Powiem wam, że nawet przy tym kiprowaniu przyczep to było gdzieś tam tak w porządku, że sami widzieliście, że na wolnych obrotach on sobie je kiprował. No to jakiś ciężar to wiadomo był, ale no dzisiaj z tym pługiem jest znowu to samo, że ciężko, jak już się rozgrzał, to już problem ma podnieść. I szczerze, ten znajomy ma mi przywieźć zegar, żebyśmy na gorącym oleju sprawdzili, jakie ma ciśnienie. Czy to właśnie wina pompy, czy nie pompy. No i zobaczymy. No ale mówię, nie będę stał i na niego czekał. Jakoś tam dam radę to zaorać. Pod korzeń nie będzie dawany żaden nawóz. Właśnie po to był dany obornik. Akurat gdzieś od 2-3 lat to pod korzeń w ogóle nie daje nawozu. Dopiero potem daje, wiecie, w granuli na zboże, ewentualnie następnie odżywki. I akurat odpukać, ale owiec od kilku lat bardzo ładnie mi wychodzi. I to na takich ziemiach niekoniecznie dobrych.
No tutaj chcę ten owies tak zasiać, bo no jakby nie owies, to bym tu zasiał kukurydzę. Ale mówię, dobra, ten owies ładnie mi poszedł w tym roku i też dobra cena była. Ładnie też sporo go sprzedałem. Więc mówię, dobra, niech będzie więcej tego owsa. Zawsze się go zmagazynuje. Kukurydzy w końcu sam nie wiem, ile będę siał. Dlatego, że te pole, które wziąłem w dzierżawę, okazało się, że ono nie jest jeszcze w tym roku całe dla mnie, bo tam właściciel ma coś zasiane. Tam podzielone, to jest na dwa kawałki. Więc jak właśnie ogarnę się z tymi siewami, to przy weekendzie może właśnie wezmę się za obornik pod kukurydzę. Tak wam powiem, już się wkurzyłem w tym roku, bo każdy się wszędzie woruje. Ja tu miałem zostawione tak ze 2 metry, ale zdenerwowali mnie i mówię, jak tacy mądrzy jesteście, to ja nie będę oddawał swojego pola na waszą korzyść i przysuwam się troszeczkę do drogi. Bo też po nocy tu zacząłem orać, dlatego ta bruza taka krzywa troszeczkę. I za wcześnie pół go puszczałem i tak już jak przeorałem trochę to. No i tak, widzowie, wygląda przygotowywanie pod owiec. U niektórych owiec już ładny, zielony. A u mnie nawet nie posiany, więc trzeba się śpieszyć, bo na owiec już najwyższy czas. Więc to, zobaczymy, jak to będzie. No i dobra, myślę, że ten vlog już i tak jest w miarę treściwy i w miarę też długi. Więc co? Więc ja wam w tym vlogu, aż się zatrzymam, ja wam w tym vlogu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Boże, aż mnie chrypa jakaś złapała. Jeśli się spodobało, standardowo łapeczka w górę, subik z dzwonem i pozytywny komentarz. Do usłyszenia za tydzień. Ja wam życzę miłego dnia i na razie.